Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha fragment z pierwszego czytania z dnia z Księgi Jeremiasza. Rzekł do mnie Pan, Ty zaś przepasz swoje biodra, stań i mów wszystko, co Ci rozkaże, nie lękaj się ich, bym Cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię Cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw całej ziemi przeciw królom ludzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw Tobie, ale nie zdołają Cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z Tobą wyrocznia Pana, by Cię ochraniać. O Boże, ale trudny tekst, ale trudna misja. Czy taką misję mógłby zlecić nam Bóg dzisiaj? Zobaczcie, Jeremiasz, Jeremiasz jest przeciwko wszystkim, a wszyscy są przeciwko Niemu. I z kim jest Bóg? Ze wszystkimi czy z Nim? Bóg jest z Nim, bo sam o tym powiedział. Jeremiasz oczywiście będzie z tego powodu cierpiał, bo głosił naprawdę trudne słowa. Burzył sumienia, burzył ludzi, wzburzał ludzi, denerwował ludzi. Ludzie przez wiele, wiele, wiele lat utrwalili sobie fałszywy kult Boga. To nie znaczy, że oni byli niewierzący, że byli ignorantami religijnymi, że byli obojętni na to, czy istnieje Bóg, czy nie istnieje, że byli materialistami, tak jak jest dzisiaj, że, że wielu ludzi nawet w kościele myślą w sposób tylko materialistyczny, nieduchowy. Ich nie obchodzi to, co się stanie po śmierci. Ważne, żeby było dzisiaj dobrze. Chodzę do kościółka z przyzwyczajenia. Często chodzę do kościółka, bo mam emocje, bo lubię sobie pośpiewać, podnieść ręce do góry i oddać się takiemu uwielbieniu na maksa, na mega. A po prostu. To też jest trochę niebezpieczne, albo bardzo niebezpieczne, a często jest też niezdostrzegalne. Tamci ludzie byli ludźmi duchowymi, ale ale w zły sposób. Niszczyli przymierze, które Bóg zawarł z ich przodkami, a także z nimi. I Jeremiasz poszedł i mówił, chociaż z tego powodu był wrzucony do cysterny, zamknięty, głodował, grożono mu śmiercią. No i co? I zwyciężył? Pewnie, że tak. Ci, którzy nie poszli za Jeremiaszem, musieli zostać musieli opuścić ziemię świętą. Stracili ziemię świętą, stracili króla, królestwo, stracili świątynię pańską. Wszystko zostało zniszczone i poszli na wygnanie. Jeremiasz ocalał. Spójrzmy na Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel też musiał głosić prawdę przeciwko Herodowi i całej jego potędze, a także przeciwko kobietom. Kobiety mają dużą siłę i dużą moc. Dzisiaj widzimy w Ewangelii, że Herodiada tak się zawzięła na Jana Chrzciciela, że nie wystarczyło go, jego uwięzienie, ale ona zażądała jego głowy. I Jan Chrzciciel stracił głowę. Ale prawda nie została zamknięta. Prawda jest uboga, jest słaba, jest uboga. Jest uboga, bo jest uboga. Zobaczcie, Bóg, który jest mocny, stał się słaby i widać na krzyż. Jak patrzymy na krzyż, to stał się bezbronny. Przegrał, tak na pierwszy rzut oka, ale wygrał. Przegrywając, zwyciężył. No i ja dzisiaj też coś muszę powiedzieć. Też Bóg mnie wzywa do czegoś, żeby coś powiedzieć. Uważajcie na herezję irenizmu. Czym jest irenizm? Irenizm jest zaprzeczeniem ekumenizmu. Ekumenizm to jest prawda prawda o, o tym, w co ja wierzę, o mojej tożsamości, katolickiej tożsamości. Ekumenizm wypływa z Kościoła katolickiego i jest otwarciem się na inne, na inne denominacje, na innych chrześcijan. I rolą ekumenizmu nie jest to, żeby teraz zasypać wszystkie podziały, wszystkie różnice. Że no my się teraz modlimy w jedności na przykład. Nie ma modlitwy w jedności, uwielbienia w jedności, bo nie ma jedności. Można się modlić katolicy z protestantami i prawosławnymi mogą się modlić jak najbardziej, ale muszą pamiętać o tym kim są. A dzisiaj próbuje nam się wtłoczyć uwielbienie w jedności. Wiecie, do czego to prowadzi? Jedna osoba, która właśnie to uwielbienie w jedności prowadzi, nie będę um mówił imienia i nazwiska, a czy tam dwie osoby, z tych, których ja wiem, odeszły z Kościoła Katolickiego do protestantów, przy przyjąwszy chrzest. Uwielbienie w jedności. Fajnie, super, nutki nas jednoczą. Gesty nas jednoczą, melodia nas jednoczy, śpiew super nas jednoczy, wokale, instrumenty wszystko nas jednoczy. Ale gdzie jest prawda? Co nas dzieli? Eucharystia, spojrzenie na Eucharystię, spojrzenie na, na Kościół, na Jezusa. No nie jesteśmy w jedności. Uważajcie, katolicy, bo wtedy możecie stracić swoją tożsamość i będziecie katoprotestantami, katolickimi protestantami, którzy chcą za wszelką cenę po prostu tylko uwielbiać tylko uwielbiać tylko śpiewać tak jakby muzyka była esencją naszej wiary jakby muzyka była najważniejsza w liturgii. Nic innego nie jest ważne, tylko muzyka, tylko nutki, tylko śpiewy, tylko tańce. Tańce nie są złe. Machanie flagami, przepraszam, uwielbianie flagami nie jest złe. Granie na gitarze nie jest złe, ale to nie jest najważniejsze. Co jest najważniejsze? Eucharystia. To, że Jezus staje się chlebem, i mówi: Bierzcie, jedzcie, to jest prawdziwy pokarm. Prawdziwy napój. Moja krew jest prawdziwym napojem. A jeżeli ktoś mówi, a ja tego nie uznaję, okej, okay, masz prawo tego nie uznawać. Ale jeżeli ja z tego zrezygnuję, bo ty tego nie uznajesz, to to już jest Irenizm. To ja rezygnuję z Eucharystii, żeby mieć z Tobą jedność. Żebyśmy byli w jedności w jedności, a nie ma między nami jedności. No nie ma jedności. Ja mówię o. Prawdziwej jedności. Jedność jest przy stole, w Eucharystii. Ale ktoś mówi: Ale ja nie będę się z Tobą modlił, jak Ty będziesz przy stole Eucharystię uprawiał, odprawiał, czynił. Ja nie wierzę, że Jezus jest w opłatku. Ja inaczej wierzę. No to sobie wiesz. No to są różnice. To my je teraz pokazujemy. To nas dzieli. Łączy nas Jezus, ale nie do końca zrozumienie Jezusa tego, co On powiedział. Łączy nas Biblia, ale nie łączy nas Biblia, bo Biblia nas dzieli, bo, bo to jak tłumaczymy Biblię nas dzieli. nie? I dobra, tutaj do, tej, do tego momentu możemy się spotkać, ale ja zostaję przy Eucharystii. Nie zostawiam Eucharystii. Eucharystia jest w centrum uwielbienia, a nie gdzieś tam z boczku, tam gdzieś po kątach odprawiana. Oczywiście ktoś dzisiaj może mi zarzucić, chłopie, burzysz jedność, którą my tak mozolnie od lat budujemy. Nie, to nie jest jedność, to jest fałszywa jedność. Są osoby, które odeszły z kościoła, przyjęły chrzest u protestantów, u protestantów będąc katolikami. Bo weszli w modlitwę uwielbienia bardziej niż w Eucharystię. Odrzucili Eucharystię. Czy ja mam milczeć? Nie, zwróciłem uwagę, napisałem do tych osób, tak się nie robi. Nie, nie otrzymałem odpowiedzi. Więc teraz publicznie mówię, nie mówię imion i nazwisk. Może ci, którzy znają sytuację, się dowiedzą, to nie jest ważne kto. Ważne, żebyśmy my tak nie zrobili. Żebyśmy my za cenę jedności nie weszli w Irenizm, fałszywy pokój. Bo Irenizm to jest pokój. Nie ma pokoju poza Jezusem. Wchodźmy w ekumenizm, ale uważajmy, żeby ekumenizm nie stał się Irenizmem. Wiecie, że nawet niektórzy księża nie znają tego słowa, tego pojęcia: Irenizm? Czym jest Irenizm w Kościele? Proszę. O opamiętanie i o to, żeby się zaznajomić z całą nauką Kościoła. A papierze przestrzegali przed Irenizmem i przestrzegają nadal, bo są ich dokumenty. Oni umarli, ale dokument został i obowiązuje. Irenizm jest herezją. Trzeba uważać na to. Nie tylko łapki do góry za wszelką cenę. Łapki do góry, bo Bóg nas o to prosi. Ale w prawdzie, w duchu i prawdzie. Dobra, mocny odcinek, może, nie wiem. Jak Bóg da, to zobaczymy się jutro z Panem, Bogiem i pozdrawiam.